Przedstawiciele samorządu uczniowskiego w tym roku postanowili nominować pracowników szkoły do gali Super Ekonomika. Laureatów wybierały poszczególne klasy naszej szkoły w 12 kategoriach. Mamy nadzieję, że odbierzecie to Państwo jako formę zabawy i umilenia sobie Waszego święta. Pierwsza kategoria to osoba, która szyk i klasę ceni ponad wszystko. Mogłaby chodzić po Fashion Weeku u niejednego projektanta. Wygraną w kategorii Fashion Lady otrzymuje pani Adrianna Górniewska. Zapraszamy. Oaza spokoju to z zasady człowiek, który cechuje się wyjątkowym spokojem. Będąc na lekcji u tego nauczyciela, nigdy nie wychodzi się zaniepokojony. Jest to osoba o stalowych nerwach. Uważa, że w pracy nie ma co się denerwować, gdy robi się to, co się lubi. Zapraszamy do siebie pana Damiana Mellera. Może czas na takiego, dla którego zegarek jest najważniejszy. O tak, mamy w szkole dużo nauczycieli, którzy są bardzo punktualni i kończą lekcję równo z dzwonkiem. Mają oni tak zorganizowaną lekcję, że zawsze zdążą wyrobić się z tym, co zaplanowali. W kategorii szwajcarski zegarek uczniowie klas uznali, że certyfikat należy się pani Agacie w Podgórskiej Halaszy. Panowie Wojsi, no tak, czego oni nie naprawią, w czym nie pomogą. Nie ma dla nich misji nie do wykonania. Zapraszamy do siebie pana Marcina Kupczyka po odbiór certyfikatu w kategorii Złota Rąska. Ale co z naszymi kochanymi paniami z obsługi szkoły, technicznej szkoły? Dzielnie sprzątają całą szkołę, dezynfekują, w zimie wydają nam kurtki. Zawsze witają nas cudownym uśmiechem. Laureatką w kategorii perfekcyjna pani szkoły zostaje pani Małgorzata Mielewska. Jednak to ona potrafi emanować kilkoma emocjami w ciągu jednej lekcji. Przez to są one ciekawsze. Kocha żartować z uczniami, wnosić dygresję. Uważa, że poniedziałki powinny być dla chętnych. Mimo to nie warto drzeć z tą nauczycielką kotów. Laureatką w kategorii wulkan energii zostaje pani Magdalena Morpaterek. Wiemy, że każdy z Państwa jest uśmiechnięty. Mimo to musieliśmy wybrać w kategorii najbardziej uśmiechnięty nauczyciel. Klasy zdecydowały, że wyróżniona zostanie osoba, która mimo, że nie wiadomo jak bardzo byłaby zabiegana, zawsze uśmiechnie się od ucha do ucha, odpowiadając dzień dobry. Uznana jest za dobrą ciocię przedmiotu ekonomia i przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej. Zapraszamy do nas panią Marzenę Kowalik. Strój i moda to dla niego ważna sprawa. Jak cię widzą, tak cię piszą. Nie mogliśmy ominąć naszych panów, nauczycieli w kategorii Fashion Gentleman. Oni tak samo, jak nasze panie, dbają o swój duch, idąc do szkoły. Mimo to wygrać mógł tylko jeden. Certyfikat w kategorii Fashion Gentleman dostanie pan Łukasz Winiarski. Wśród kadry nauczycielskiej naszej szkoły jest wielu miłośników książek, ale koneser jest tylko jeden. A wygraną zdobywa pani Ilona Dokładna. Zapraszam. Mamy też w szkole wielu nauczycieli, którzy są zabiegani. Poza nauką muszą zajmować się innymi sprawami w szkole. W kategorii człowiek orkiestra uczniowie klas zdecydowali, że wygraną otrzyma pani Beata Chęcińska-Kopeć. Zapraszam. U tej pani na lekcjach warto siedzieć cicho. Zawsze straszy, że to, co o niej mówią w szkole, to prawda. Mimo to jest uśmiechniętą i miłą nauczycielką. Zapraszamy do siebie panią Ewę Milewską za wygraną w kategorii cięta riposta. W ostatniej kategorii ten nauczyciel wiedzie prym. Trudno się dziwić, skoro egzamin nas goni, a materiału jest od groma. Zapraszamy panią Małgorzatę Kościelecką po odbiór nagrody w kategorii entuzjasta zadań domowych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu wiele szczęścia, pomyślności i zdrowia. Samorealizacji z wykonywanej pracy oraz uśmiechu na twarzy. Oraz żeby Państwo dążyli konsekwentnie do celu, bo to jest w życiu najważniejsze. Dziękujemy. W imieniu telewizji szkolnej chciałbym złożyć najszczersze życzenia wszystkim nauczycielom. Mam nadzieję, że miło spędzicie dzień, który jest Waszym świętem i odpoczniecie od stresu spowodowanego naszym zachowaniem.